W dzisiejszym filmie pokażemy Wam główne różnice między pełnym a bezpieczniejszym morzem w Sea of Thieves. Zapraszamy! Bezpieczne morza są idealnym rozwiązaniem dla nowych graczy w Sea of Thieves. Nie spotkasz tu innych graczy, a niebezpieczeństwa na morzu będą ograniczone. Brzmi to bardzo dobrze, jednak ze względu na swoją specyfikę, bezpieczne morza mają sporo ograniczeń, przez co są nieopłacalne dla doświadczonych piratów. Omówimy teraz najważniejsze kwestie i różnice dotyczące bezpiecznych, jak i pełnych mórz. Na bezpieczniejszych morzach ryzyko ze strony innych piratów nie istnieje, dlatego też złoto zdobywane na tym morzu wynosi zaledwie 30% z tego, ile mógłbyś zarobić na pełnym morzu. Nie ma ograniczeń co do ilości złota, które można zarobić. Wszelkie przedmioty kupowane na bezpieczniejszym morzu będą kosztować tyle samo, co na pełnym morzu. Podobnie jak złoto, zdobywanie reputacji również jest ograniczone do 30% wartości. Dodatkowo na bezpiecznym morzu nie można zdobywać reputacji dla Fortuny Ateny oraz Gnatów Kostuchy. Nie możesz również zdobyć reputacji dla frakcji PvP, Strażników Fortuny oraz Sług Płomienia. Dla pozostałych frakcji, czyli Zbieraczy Złota, Zakonu Dusz, Gildii Kupieckiej oraz Zewu Łowcy, zdobywanie reputacji na bezpieczniejszych morzach jest ograniczone tylko do 40 poziomu. Zarówno na morzach bezpiecznych, jak i na pełnych morzach można zdobyć pełną wartość dublonów. Istnieje jednak mniej sposobów na zdobycie dublonów na bezpiecznych morzach, ponieważ wiele funkcji, które nagradzają dublonami, jest niedostępnych. Starożytne monety są zdobywane z taką samą wartością zarówno na bezpiecznych, jak i pełnych morzach. Starożytne szkielety będą miały taką samą szansę na pojawienie się na obu morzach. Renoma sezonowa jest zdobywana dokładnie w taki sam sposób na bezpieczniejszych, jak i na pełnych morzach. Wszelkie postępy w zdobywaniu nagród sezonowych są współdzielone między morzami pełnymi i morzami bezpiecznymi. Każda waluta zdobyta w ramach nagrody sezonowej lub przepustki grabieży będzie miała 100% wartości, niezależnie od tego, czy gracz znajduje się na bezpiecznych morzach, czy na pełnym morzu. Niektórych prób nie można ukończyć na bezpiecznych morzach, ponieważ funkcje, których dotyczą, są tam niedostępne. Wydarzenia na żywo nie są aktywne na bezpieczniejszych morzach. Aby wziąć w nich udział, należy udać się na pełne morza. Wszystkie sklepy kosmetyczne, w tym sklepy Strażników Fortuny i Sług Płomienia, są takie same na bezpieczniejszych morzach i na pełnym morzu. Jeżeli spełniasz wymagania, aby kupić przedmiot, możesz to zrobić. W sklepach frakcji nie można kupować flag emisariuszy, ani promocji i przedmiotów frakcji po osiągnięciu 40 poziomu reputacji. Istnieją pewne skarby, których nie będzie można znaleźć na bezpieczniejszych morzach. Ich pełną listę zobaczycie teraz na ekranie. Nie możesz zostać piracką legendą, ani uzyskać dostępu do zawartości pirackiej legendy na bezpieczniejszych morzach. Ze względu na te wszystkie ograniczenia, bezpieczne morza są idealne dla osób, które dopiero zaczynają przygodę w Sea of Thieves, chcą poznać mechaniki gry i nauczyć się jej podstaw. Jeżeli chcesz jednak zostać legendą piractwa i rozpocząć prawdziwe pirackie przygody, szykuj się na pełne morza.